Tajne dokumenty Pentagonu wyciekły do sieci, co może mieć poważne skutki dla sytuacji na Ukrainie oraz wpłynąć na stosunki międzynarodowe. Według byłego szefa Agencji Wywiadu, Grzegorza Małeckiego, wyciek tych informacji jest kolejnym frontem wojny hybrydowej, polegającej na operowaniu danymi i informacjami w celu wywierania wpływu na sytuację. Część z tych informacji została określona przez Amerykanów jako spreparowana, a Pentagon nazwał całe wydarzenie bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Wyciek ujawnił skalę działań szpiegowskich prowadzonych przez USA, a także to, że służby wywiadowcze USA podsłuchują ważnych sojuszników, od których zależy wsparcie militarnego dostarczanego dla Ukrainy. Trwają prace nad łagodzeniem szkód, ale trudno powiedzieć, jakie były ich skutki. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że trwa wyjaśnianie, jakie informacje zawierał wyciek, ale jednocześnie dodał, że część dokumentów jest sfałszowana. Wyciek dotyczył tajnych plików dotyczących m.in. zaangażowania USA w Ukrainie. Do sieci trafiły również opisy amerykańskich harmonogramów szkoleń, opisy sprzętu dla Ukrainy, oceny strat wojennych, jak również dane na temat monitorowania przez Amerykanów swoich sojuszników. To bardzo poważny incydent, który może wpłynąć na sytuację w regionie oraz na stosunki międzynarodowe, budując atmosferę podejrzliwości i wątpliwości. Jednocześnie sam fakt pojawienia się tych dokumentów w internecie, nawet jeśli nie są one w całości prawdziwe, może powodować ogromne zamieszanie. Część ekspertów twierdzi, że wyciek dokumentów wskazuje na wykradzenie przez kogoś, kto miał dostęp do tych dokumentów, a nie na włamanie do serwera.